Witam wszystkich obecnych na tej mszy świętej, nadzwyczajnej mszy świętej z okazji dania imienia szkole w miejscu. Ekscelencjo, witamy na progu ziemi wadowickiej, ziemi, na której wszedł na świat i wzrastał, znany w każdym zakątku ziemi, Karol Wojtyła, święty Jan Paweł II, Boży człowiek i mocarz ducha. Bóg uczynił ten świat lepszym, powołując go do życia i dając mu tyle darów i umiejętności. Jesteśmy Stwórcy wdzięczni, że wszedł On na świat i rozwijał te swoje talenty na naszej ziemi. Jest więc rzeczą naturalną, że szukając do naszych dzieci i młodzieży wzoru człowieczeństwa, nasze oczy zwróciły się w stronę naszego wielkiego rodaka. Któż jak nie On powinien patronować naszym dzieciom i młodzieży w rozwijaniu darów, których ich Bóg nie poskąpił. Jesteśmy bardzo wdzięczni księdzu arcybiskupowi, następcy kardynała Karola Wojtyły na stolicy świętego Stanisława, że zaaprobował wybór tutejszej społeczności i wyraził zgodę na nadanie szkole w miejscu imienia świętego Jana Pawła II. Księże arcybiskupie, bardzo prosimy o przewodnictwo w tym bardzo ważnym dla nas wydarzeniu, dla całej parafii i modlitwę w intencji szkoły w miejscu. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Te słowa wypowiedział Pan Jezus w Wieczerniku, w sytuacji dla Niego bardzo trudnej. Doskonale wiedział, że za chwilę, kiedy opuszczą Wieczernik i udadzą się w stronę ogrodu Getsemani, to zacznie się Jego męka. Zacznie się jakaś niezwykła skala złości, nienawiści, przemocy, zadawanego mu zupełnie bezbronnemu i niewinnemu człowiekowi ogromu cierpień. Ale on mówi o miłości, która zwycięża świat, bo Bóg jest miłością. I przesłanie i testament, jaki zostawia apostołom, jest jeden. Trwajcie w mojej miłości. Trwajcie w tej miłości, jaka łączy mnie z Bogiem Ojcem. Z tej miłości bierzcie wzór dla siebie, jak żyć, jak postępować. Można by powiedzieć, że te słowa z Wieczernika są powtórzeniem tych przykazań, które Pan Jezus przekazał apostołom i swoim uczniom już wcześniej. Przykazań miłości, by kochać Boga całym swoim sercem, ze wszystkich swoich sił, całą swoją duszą, całym swoim umysłem. I żeby kochać drugiego człowieka jak siebie samego. To szczególne przesłanie do apostołów, żeby nie dali się zniechęcić złu, żeby nie dali się złu zwyciężyć, żeby ich serca nie uległy poczuciu zwątpienia i bezsilności. I stąd dalsze jego słowa: nie lękajcie się, jam zwyciężył świat. Z tym przekonaniem, że miłość zwyciężyła, bo Chrystus, co prawda, umarł na krzyżu na drzewie hańby, ale zmartwychwstał, a potem zasiadł po prawicy Ojca i przyniósł i zesłał od Ojca swego Ducha, Ducha Świętego na apostołów, z tym przekonaniem o zwycięskiej miłości. Apostołowie szli na spotkanie całego ówczesnego świata, i do Żydów, i do pogan. Jedni ich przyjmowali,
inni ich odrzucali. To głoszenie Ewangelii odbywało się pośród zmagań i trudności. Ale przecież mimo tego, że niełatwo nieraz było i trzeba było cierpieć dla Chrystusa, apostołowie mieli szczególne poczucie tego, kim są i do czego ich Pan Jezus powołał. I wyrazem tej samoświadomości, tego, kim jesteśmy, kim jestem ja, Piotr, ten pierwszy spośród apostołów, wypowiedział słowa, które w jakiejś mierze wyrażają to, kim jest Piotr i wszyscy jego następcy, papieże w całych dziejach Kościoła. Wiecie, bracia, mówił wtedy Piotr do pozostałych apostołów w chwili, kiedy trzeba było rozstrzygnąć bardzo ważne sprawy, żywo dyskutowane wtedy wśród chrześcijan i nawet prowadzące do podziałów między nimi. Wiecie, bracia, że Bóg dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść dając im Ducha Świętego, tak samo jak nam. Ma świadomość swego posłannictwa. Ma poczucie obowiązku głoszenia także poganom dobrej nowiny, czyli Ewangelii. Nie inaczej, moi drodzy, trzeba rozumieć te słowa, które wypowiedział Ojciec Święty, nowo wybrany papież Jan Paweł II 22 października 1978 roku, kiedy obejmował urząd Piotra, kiedy stawał się kolejnym następcą księcia apostołów. Słowa, które doskonale znamy, ale do których trzeba ciągle powracać. Nie lękajcie się, nie bójcie się otworzyć drzwi na oścież Chrystusowi. Bo jedynie Chrystus wie, co w swoim sercu kryje człowiek. On tylko to wie. I stąd jego wezwanie do ówczesnego świata, też bardzo podzielonego żelazną kurtyną na świat komunistyczny i liberalny. Wszyscy mają otworzyć się na Chrystusa. Wszyscy ci, którzy są odpowiedzialni za ówczesne systemy polityczne, ekonomiczne, społeczne. Bo Chrystus przynosi pokój i zbawienie. Tak mówił wtedy na placu świętego Piotra. Ale podobnie, jeszcze bardziej głęboko, tę myśl rozwijał, kiedy 40 lat temu, wielu z nas pamięta tamtą niezwykłą atmosferę jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny. Na placu świętego Piotra w Warszawie, 2 czerwca 1979 roku, mówił, że Chrystus jest kluczem do zrozumienia siebie przez każdego człowieka. Bez Niego bylibyśmy zagubieni. Nie potrafilibyśmy zrozumieć ani kim jesteśmy, ani na czym polega nasza osobowa godność, ani skąd pochodzimy, ani dokąd zmierzamy. Bez Chrystusa człowiek jest zagubiony. I dlatego to wielkie wezwanie, które on, Jan Paweł II, wtedy z Warszawy, kierował do wszystkich naszych rodaków. Byśmy nie lękali się otworzyć drzwi naszych serc dla Chrystusa. I potem dodał jeszcze jedną bardzo ważną myśl, że bez Chrystusa nie możemy zrozumieć siebie my, Polacy. Nie możemy zrozumieć siebie
jako spadkobierców wielkiego dziedzictwa, które ma swój początek w roku 966, wtedy, kiedy Mieszko I przyjął chrzest, a wraz z nim całe ówczesne polskie państwo. Rok 966 to początek trzech rzeczywistości, które są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Kościoła i chrześcijaństwa, bo wtedy przecież na głowę Mieszka spłynęła woda Chrztu Świętego. Jego głowę i głowę jego najbliższego dworu i rycerzy. Bez Chrystusa nie można zrozumieć polskiego narodu, który wtedy się rodził. My o Polanach mieszkających wtedy właściwie nic nie wiemy. To jest zasadniczo pierwsza data zapisana odnosząca się do historii Polski. Jest tylko jeszcze jedna z 963 roku, 3 lata wcześniej, notatka, że Mieszko I poniósł klęskę w bitwie z Wichmanem. Tyle wiemy o początkach Polski. I jednocześnie jest to początek polskiego państwa. Bez Chrystusa zrozumieć siebie nie pojmiemy, nie potrafimy. I szczególny obraz, który on wtedy w Warszawie przywołał, jak te dzieje narodu i państwa i kościoła w Polsce się ze sobą łączą. Odwołał się mianowicie do figury Chrystusa dźwigającego krzyż, figury, która była przed kościołem Świętego Krzyża na warszawskim, na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Upadła i legła pośród ruin Warszawy w roku 1944 podczas powstania warszawskiego. To, co się stało wówczas, ta wielka tragedia polskiego narodu, była jednocześnie wielką tragedią naszego państwa i wielką tragedią naszego Kościoła. Figura Chrystusa pośród ruin Warszawy. Jakże symboliczne wyrażenie tej jedności, którą stanowimy jako polski naród. Polski naród od początku związany z Kościołem, z wiarą w Chrystusa. Polski naród, który chce, żeby było także właściwie chroniące ten naród polskie państwo. Moi drodzy, przywołuję te wspomnienia sprzed lat, te wspaniałe wydarzenia sprzed 40 dokładnie lat, by zrozumieć sens także, jakże głęboki i wspaniały dzisiejszego wydarzenia. Oto w polskiej szkole, gdzie wychowywane są nowe pokolenia Polaków, nadany jest tej szkole tytuł Szczególny Patronat Świętego Jana Pawła II. To jakby przedłużenie tej ścisłej jedności chrześcijaństwa i Kościoła wraz z polskim narodem i polskim państwem. Byliśmy i jesteśmy razem. I jesteśmy nadal, tak jak dotychczas, zatroskani o to. To nasze wielkie poczucie odpowiedzialności, by nie stracić tych wspaniałych wartości, które określiły nas jako Polaków. By te wartości, które tak cudownie wyrażał, bronił i w nas umacniał Jan Paweł II, by te wartości trwały i były przekazywane kolejnym pokoleniom. Także tutaj, w miejscu. Dla dzieci, dla uczniów i uczennic miejscowej szkoły.
Jestem zatem bardzo wdzięczny właśnie za to, że w tak wyjątkowym czasie, kiedy wspominamy 40-lecie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, właśnie ta uroczystość ma miejsce. Zbliża się zresztą druga bardzo ważna rocznica stulecia urodzin Karola Wojtyły. To już za rok. Jest niewątpliwie ogromna duma i powody także do dziękowania Bogu, że wadowicka ziemia wydała kogoś tak wielkiego i wspaniałego, najbardziej szlachetnego i wielkiego z rodu Polaków, patrząc na całe nasze tysiąc ponad 50 lat życia Kościoła. Jest za co Panu Bogu dziękować. Jest także w kogo się wpatrywać, kogo słuchać, kogo naśladować, przy kim czuć się silnym i bezpiecznym. Nie ma go wprawdzie już pośród nas, tu na ziemi, ale przecież jesteśmy głęboko przekonani. Tak jak to mówił wzruszająco kardynał Józef Ratzinger na pogrzebie Jana Pawła II, patrzy na nas i ze swego niebiańskiego okna nam błogosławi. Niech błogosławi. Niech dzięki jego wstawiennictwu czujemy się bezpieczni. Niech dzięki jego wstawiennictwu u Boga trwa w nas poczucie tego, kim jesteśmy, z czego się wywodzimy, do kogo ostatecznie zmierzamy. I te wszystkie najbardziej ważne intencje, łączone także ze szkołą podstawową w miejscu. Przedstawmy teraz podczas tej świętej Eucharystii najlepszemu Bogu, który jest miłością i który każe nam w miłości trwać. I tą miłość, także wyrażającą się w pamięci o Janie Pawle II, przekazywać dalej. Bogu dziękujmy za ten wspaniały dzień, który On nam dzisiaj dał. Módlmy się za Kościół Święty, aby karmiąc się Słowem Bożym i Eucharystią, nieustannie wzrastał w świętości. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów, za obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Marka, aby z mocą głosili słowa prawdy powierzonej im przez Chrystusa. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Módlmy się za kapłanów, aby byli wiernymi i gorliwymi szafarzami sakramentów. Módlmy się za uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej w miejscu, aby żyli według wskazań Chrystusowej Ewangelii. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodziców, aby przekazywali swoim dzieciom wartości ewangeliczne i wychowywali swoje dzieci z miłością. Módlmy się za zmarłych, aby mogli oglądać Boga w wiecznej chwale. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas, uczestniczących w ofierze Chrystusa,
abyśmy zrozumieli, że każda msza święta jest uczestnictwem w odkupieniu człowieka i świata. Jesteś świata Pana.